Cześć. Cześć. Jak masz na imię? Margaret. Gosia. Gosia. Gosia przyjechała do nas z Chojnic. Jestem Gosia Hip Hop. Aha. Powiedz Gosiu, czy pierwszy raz jesteś na tej imprezie? Drugi raz, ale pierwszy raz będę występowała jako członek drużyny. Aha. Powiedz mi, jaką muzykę śpiewasz? Hip Hop. Hip Hop? Chrześcijański, tak? Chrześcijański Hip Hop. Można powiedzieć chrześcijański rap. A powiedz mi, jak długo występujesz na scenie? No, już rok. Jakieś owoce tego? Bardzo duże. Jeżdżę po więzieniach też. Odwiedzamy różne kościoły i jeździmy i prowadzimy profilaktykę uzależnień rapem. I bardzo fajne rzeczy się dzieją i ludzie oddają życie swoje Jezusowi, ufają i zmienia się ich życie na pozytywne. Aha, czyli uczestniczysz w służbie, tak? Tak, uczestniczę w służbie i to jest taka łaska, że mogłam wejść w tą służbę. A co byś chciała powiedzieć teraz do kamery? Chciałabym powiedzieć, że naprawdę ufajcie Jezusowi i to nie jest jakiś Jezus, który sobie nie żyje albo wisi na krzyżu, ale On jest zmartwychwstały i prawdziwy, więc wielkie bless. Dzięki. Życia, on nie pójdzie wcale z ukrycia, lecz serca otwartego od Jezusa jedynego i do tego Syna Ojca wspaniałego. Panie Boże, kto mi pomoże jak nie Ty? Panie Boże, kto mi pomoże jak nie Ty? Kto uwierzy naszej wieści, tej cudownej opowieści? A ramię Pana komu się objawiło, to Ci stary nawet się nie przyśniło. On był skardzony, opuszczony, mąż boleści doświadczony, skardzony tak, że nie zważaliśmy na Jego znak. Aha. Lecz On nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie i je znosił. A my mniemaliśmy, że jest zraniony przez Boga, opuszczony, zbity i umęczony. Lecz On zraniony jest za występki nasze i wasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, aby On mógł dotknąć dzisiaj Twojego ramienia. Słuchajcie, jesteśmy ludźmi i wszyscy z nas zgrzeszyliśmy, ale Chrystus dał nam zbawienie i mamy to z łaski. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy i niektórych nawet znienawidzieliśmy. Każdy z nas na własną drogę zboczył i niektórych źle życie wkroczył. Ha! Nad nim się znęcano, z niego się naśmiewano. Wiedział, że już mu nikt nie pomoże i znosił to w pokorze. Nadeszła godzina jego, nie chciał nic innego, tylko złożyć swoje życie w ofierze i zrobił to szczerze. Ja w to wierzę, że Jezus Chrystus zrobił to szczerze. Ja w to wierzę, że Jezus Chrystus poszedł na krzyż i to szczerze. Bo tak mówiąc, między nami Jezus Chrystus stawił się za przestępcami i za nami. Takiej wiary i ufności, takiej siły i mądrości nam potrzeba, która płynie prosto z nieba. Bo tak mówiąc, między nami Jezus Chrystus stawił się za przestępcami i za nami. Takiej wiary i ufności, takiej siły i mądrości nam potrzeba, która płynie prosto z nieba. Jod, jak Jezus Pan Zbawiciel, Odkupiciel, e jak Ewangelia, którą każdy głosić może o każdej porze. Zet jak zaufaj Panu jedynemu, wszechmogącemu, o jak urodzony, uzdrowiony i wskrzeszony. Es jak strumień życia, on nie płynie wcale z ukrycia, lecz serca otwartego od Jezusa jedynego. Mówią, że nie dasz rady iść przez życie, gdy jesteś sam. Ale ja wiem, że wszystko mogę w tym, który wzmacnia mnie, to jest w Jezusie. Mówią, że nie dasz rady iść przez życie, gdy jesteś sam. Ale ja wiem, że wszystko mogę w tym, który wzmacnia mnie, to jest w Jezusie. Cierpisz teraz, ciężko masz, myślisz, że jesteś sam. Nikt nie rozumie Cię, ale ja coś Ci powiem, posłuchaj. Ale ja znam kogoś, kto przeszedł przez wszystko, nad nim się znęcano, z niego się naśmiewano. Wiedział, że już mu nikt nie pomoże i znosił to w pokorze. Nadeszła godzina jego, nie chciał nic innego, tylko złożyć swoje życie w ofierze. I to zrobił szczerze, ja w to wierzę. On za Ciebie umarł, On dla Ciebie zmartwychwstał. Więc podnieś głowę i powstań. Więc podnieś głowę i powstań. On dla Ciebie umarł, On dla Ciebie zmartwychwstał. Więc podnieś głowę i powstań. Więc podnieś głowę i powstań. Komu wierzysz? Komu wierzysz? Kłamcy, szatanowie, czy swojemu Stwórcy Chrystusowi? Podnieś głowę, nie użalaj się. Weź w końcu to, co należy do Ciebie. Bo gdy Jezus mówi Tobie, jesteś moim zwycięzcą, to czy kłamie? Powiem nie. My nie należymy do brudna, staroga.
ciebie swoje dać. Tak, tak, dosyć masz, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mej mocy okazuje się w słabościach, więc chlub słabościami się, aby wypełniła się moc Chrystusowa. To nazywa się życie od nowa, to nazywa się, tak, życie od nowa. Skończyły się czasy, gdy były wyjazdy na czasy, dosyć leniu, chowania, obijania się. Nie mów, co to będzie, kto to wie, czy źle robiąc nie powiększa się Boża rana na jego ciele. A ty możesz tak wiele, a ty możesz tak wiele.